Dzień dobry, jesteśmy w rabacie! Spędziliśmy tutaj wieczór, piliśmy herbatę z miętą i wczoraj dowiedzieliśmy się o jednej ważnej rzeczy. Że mamy szczęście w życiu. 3 dni w ciągu roku na wyjazd do Maroka albo do kraju arabskiego, które przypadają na ich najważniejsze święto. I nie chcemy mówić tutaj na głos, jak to się święto nazywa, bo tutaj obok stoi pan policjant. Boimy się, że wbije nam tu prison. W każdym razie teraz już wiemy, dlaczego jest tak mało ludzi na ulicach i podczas tego święta trzeba zabić baranka. Ojciec rodziny musi zabić baranka i przynieść go do domu. Już wiemy, dlaczego czasem ktoś niesie baranka. Jak jechaliśmy wczoraj pociągiem do Rabatu, stojąc na peronie, widzimy inny pociąg, nie nasz, i do tego pociągu stara się wsiąść kobieta. Ma dwie ogromne walizy. Takie toboły typowe. Często można zobaczyć, jak idzie na przykład rodzina, facet, dzieci i żona. No. I ta żona niesie dwójkę dzieci, jeszcze ma jakąś torbę na plecach. No. I wszystkim jest wyładowana, a gościu idzie obok. Tak. Bardzo oryginalne koszule Massimo Dutti widzieliśmy. Były też oryginalne bluzy Manchesteru i Barcelony. Skuter wczoraj widzieliśmy, bardzo ładny Yamazuki. Prawdopodobnie jutro największe targi przed nami. Ja sobie mam zamiar kupić coś, Panamerę jakąś albo coś. Ale zanim przejdziemy do tematu, to musimy zmienić miejscówkę, bo jest dużo do pokazania, a ma tak mało czasu. Prawdziwa kontrowersja, drodzy państwo. Stary artykuł, ale myślę, że dla nas ma ogromne znaczenie. Obalamy to, co przez ponad 500 lat było uważane za prawdę. Krzysztof Columbus to tak naprawdę był Krzysztof Kolumbowicz. Z tych Kolumbowiczów dwa piętra pod nami mieszkali, oni mieli przecież kredyt. Tak, grupa mocno wyspecjalizowanych historyków przez 20 lat badała tę sprawę i doszli do wniosku, że Krzysztof Kolumbowicz pochodził z Polski. Był synem Władysława III. Co prawda tam się pojawiła pewna nieścisłość, jeżeli chodzi o daty śmierci Władysława i narodzenia Krzysztofa Kolumbowicza. To jest jeszcze do rozwikłania. To są nieścisłości. To są małe nieścisłości, bo to jest raptem 5 lat. Mówimy teraz zupełnie szczerze, to jest artykuł sprzed 3 lat praktycznie, ale wciąż aktualny. No dokładnie. I ponoć coraz więcej faktów będzie się pojawiać na ten temat. Ponieważ był z rodu królewskiego, przeniósł się do Portugalii. Tak. I stamtąd jako konkwistador kolonialista odkrył Amerykę. Tak. Mówi się, że jedynym sposobem, żeby on zyskał finansowanie, żeby wypłynąć, to jest właśnie tylko wtedy, jeśli by był z rodu szlacheckiego. No właśnie, oczywiście, że tak. O co chodzi? O co chodzi? O co chodzi? To nie jest tak, że my tu, wiecie, chcemy podbudowywać Radkowi ego, czy tam zabierać mu rynek. Albo, chcemy mieć na przykład masę wiosów na YouTubie z nagłówkiem Krzysztof Kolumbowicz był z Polski. Nie, nie chcemy tego. O. Ziomuś, trawa tu jest, no, gościu. Nie treptaj zieleni. Co by było, gdyby Polacy okazali się w jakikolwiek sposób kolonialistami jakiegokolwiek kraju? Czy to znaczy, że Ameryka należy do nas? Dokładnie, bo gdyby Krzysztof Kolumbowicz był Polakiem i odkrył Amerykę, to znaczy, że ja w tym momencie chciałbym pana Macierewicza, żeby on powołał komisję przeprogramowania wszystkich języków urzędowych w Ameryce na język polski, zmianę wszystkich prezydentów na prawdziwych Polaków, Stany Zjednoczone Polonii. Czy w takim razie Nowy Jork należy do nas? Wall Street należy do nas. I czy w takim razie najwybitniejsi naukowcy i badacze są Polacy? To są Polacy, tak. Barack Obama jest tak naprawdę Polakiem. Jest tyle rzeczy, które należy do nas. Ale stary, Michael Jordan to jest najlepszy polski koszykarz. Też. Mimo, że jest czarny. These are the hands that built America, jak śpiewał Bono. Siedzicie w Maroku, palicie hasz, już wam się grubo poprzestawiało. Nie, nie jest to prawdą. Nie jest to prawdą. Nie ma w tym grama prawdy. Ty dobre! Dzięki! Bardzo lajtowo podchodzimy do naszego wypadu w Maroku. Bardzo lajtowo. Nie chodzimy po klubach, bo nawet nie ma gdzie. Bo nie wiem, czy wiecie, ale tu nie piją alkohol. Musieliśmy alkohol przywieźć z Polski. Z tej strony, ze strony czarnej Afryki, nieodkrytego lądu, który kolonializujemy jako kolejną część świata, która należy do Polski. Włodek Markowicz, Karol Paciorek, Rabat i jeszcze Maroko. Ale niebawem, Poloko. Moloko. Moloko. Tyle, no. Okay. To jest... Hej! Hej! Nie wiem, jaki mam być! Jezus Maria! Jezus Maria, lekko stroniczy! Ale mi ulżyło! Oh, fuck. Ale mi ulżyło! Bo nie powiedzieliście na końcu, jaki mam być! Czekaj, aż usiądę! Czekaj! Aż usiądę! Nie mogę złapać te... Jaki masz być? No nie wiem właśnie! Lekko stroniczy! Jak dobrze! Jaki? Lekko stroniczy! O Jezu, jak może! Bo nie wiedziałem, jakim... Ale wy nie wiecie, jaki... Jaki? Lekko stronniczy! Lekko stronniczy! Jeszcze raz! Lekko stronniczy! No. Bo wy nie wiecie, jaki ból mi zadajecie, jak nie mówicie na końcu lekko... Ból dupy! Jezu, nie wiem, jaki mam być! Jezu, dobrze? Ale ulga! Jezu, jaka ulga! Dobrze? Mam być lekko stronniczy! Jak dobrze ci jest teraz? Mega! Dysz! Mega, ja!